Siema, jeszcze przed obejrzeniem tego odcinka chciałem Wam bardzo podziękować za 4000 subskrypcji. Macie z tej okazji paczkę moich teksturpaków. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i zostawicie lekarza oraz suba z dzwonem oraz napiszcie w komentarzu Pipi Star, a przypnę Ci serduszko. Zapraszam do oglądania. Siema. Kiedy wysiadła z auta wymiana spojrzenia, wtedy coś we mnie zaczęło się zmieniać i kolory oczu też zaczął się zmieniać. Te długie, proste włosy, ten uśmiech tak szeroki, te kolorowe oczy patrzące wciąż na boki, ta delikatna skóra, ten piękny zarys twarzy. W słońcu była aniołem, miała czarne Jordany. Prosiła mnie o numer, dałem jej tylko fejsa. Działa na mnie jak pixa, co bardzo uzależnia. Przez miesiąc była głupia, chciałem z nią kontaktu, lecz wszystko się zmieniło. Pewnego dnia przy parku wystarczył jeden buziak, choć długi to niewinny. Myślałem o niej długo, miałem poczucie winy. Ale teraz czuję, że mogę z nią budzić się rano i dawać jej siano i mówić dzień dobry, mówić do widzenia, kochanie, dobranoc. Brać ją na wszystkie wycieczki do parku, nad morze, na plażę, oceanarium. Kupować pizzę, gdy nie ma humoru, jest ulubienicą moich ziomów. I nigdy więcej nie mów, mała, że nie czujesz nas, bo nie przestanę kochać cię nawet w najgorszych snach. Gdy mówisz, że to koniec, wtedy czuję wielki strach. Zamykam się w pokoju i wylewam smutek łza. Zamykam się w pokoju i wylewam smutek łza. Gdy mówisz, że to koniec, wtedy czuję wielki strach. Bo nie przestanę kochać cię nawet w najgorszych snach. I nigdy więcej nie mów, mała, że nie czujesz nas. I nigdy więcej nie mów, mała, że nie czujesz nas. Bo nie przestanę kochać cię nawet w najgorszych snach. Gdy mówisz, że to koniec, wtedy czuję wielki strach. Zamykam się w pokoju i wylewam smutek w łzach. Zamykam się w pokoju i wylewam smutek w łzach. Gdy mówisz, że to koniec, wtedy